Cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpi, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Unity. No niestety wiadomość jest dość osłabiająca. Przeważają nasi przeciwnicy o niecałe 700 tysięcy. Albo, no tak, niecałe 700 tysięcy. My jesteśmy na drugim miejscu. Będę szczery, będę realistycznie patrzył na sytuację. Nie uda nam się, to jest niemożliwe. Ich klub zajmuje 27 członków. Nasz klub zajmuje zaledwie, już wam tu pokażę, zaledwie 6. No jak dla mnie to jest trochę też, no nie do przyjęcia, że no tak po prostu się to mogło stać. A tu jeszcze takiego jednego nowicjusza chcę. Lista członków tutaj popatrzę tak szybko. Jest, dobrze, o to mi chodziło. Mam tu nowego członka tego klubu i o to mi tylko chodziło. Pisał w komentarzu, więc go przyjąłem. I mam nadzieję, że będzie mi się z nim grało w miarę dobrze. No dobrze. Tutaj mamy taką jedną sprawę treningową do ogarnięcia. Moment, ja mi się wydaje, albo za cicho słyszę. Troszkę ciszej słyszałem, ale tutaj mamy do ogarnięcia, tak, skład asasyna. Poćwiczymy. Skoro już mnie tutaj wytepało w tym miejscu, to przy okazji pokażę wam ten system treningu. Okej. Nie. Well done. Keep practicing and you'll be unstoppable. To wszystko? Serio? Jedynka. Nie, żartuję. Będzie 5. Spokojnie. Ha, od razu mnie wytepało z miejsca. Genialne. Stoper miałem włączyć, a ja coś odwala mnie tak. Zajebisty trening. No miałem tylko jeden głupi przycisk nacisnąć. O, i znowu go nacisnąłem. Szczerze mówiąc, nie chciałem tego przycisku. Ale niech będzie, niech będzie. Co takie lagi mam? Co ja takie lagi mam? Pytam ja się jeszcze raz. O, w dupę. Takich lagów ja jeszcze nie miałem. Co ja mam za lagi? O, chyba już się ogarnęło. Chyba. Dobra. Mam nadzieję, że już się ogarnie do czasu. A my mam tu do zrobienia jakąś misję. Rękę nauki. Czy ja wiem, czy mi się chce robić to? Możemy zrobić albo... Albo zrobimy sobie wszystkie te trzy misję klubu towarzyskiego. No to ogarniemy sobie to. Gorzki bourbon, tak. Szczerze mówiąc, dzisiaj nie mam ochoty na myślenie. Jako że mamy ostatni dzień nowego roku. Boże, starego roku, przepraszam, jak pieprzę. No mówię, nie myślę. Dzisiaj. Co ja mam takie ściny? Ja nie mam ustawionego przypadkiem wszystko na ultra. Grafika. Mam wszystko na wysokie. To jakim prawem może tak lagować? Ogarnąć się. Ja nie wiem, co tak laguje dzisiaj. Przecież powyłączałem większość rzeczy. Ja nie wiem. Mam nadzieję, że tak nie będzie ciągle mi robiło, bo będę zły. No cóż, jeżeli już mam patrzeć na los mojego klubu, który niestety potyka się z silniejszym klubem, to już wolę sobie odpuścić. Ale zarazem w taki sposób trzeba zrekrutować tych ludzi. Bo inaczej, no, kolejne rywalizacje klubowe będę przygrywał. No cóż, ale może jeszcze jest jakaś iskierka nadziei, że
kilku nowych członków, nie wiem, wykaże się i może zrobi rzecz niemożliwą. Dobra, przestało już tak lagować, jak mi się wydawało. Nie wiem, może mam jeszcze Skype'a włączonego, to może dlatego też mi tak laguje. Kiwie. Wszystko możliwe, ale dobra. Idziemy do tej misji. Ogarniamy ją i ogarniamy jeszcze dwie. Jak zdążymy, to skończymy odcinek skromnymi życzeniami noworocznymi. Tak, bo nagrywam jeszcze ten odcinek przed nowym rokiem. Mam nadzieję, że zdążę go jeszcze wrzucić. Bo jeszcze potem mam w planach wrzucenie noworocznego odcinka z MTA. Tak. Planujemy z taką dużą ekipą to ogarnąć. Nie wiem, te lagi jakieś są tu duże. Nie wiem, czemu tutaj tak mi laguje dzisiaj. Ja zaraz to ogarnę. W każdym razie. No mnie to już zaczęło niepokoić w tej chwili. Bo co idę, to są spadki, to niesamowite. Nie wiem, jak to się za chwilę nie uspokoi. O, mam tu coś do zabicia. Nie będzie ze mną lód zatrzymał, ja już jestem elitarny weteran. Też? Okej, czyli ty też. Git. Nie, nie ma. Kurde, co ty, Arnold? Walasz. Nie wiem, że jemu też odbija. Ewidentnie. Panie, co to za lagi? Raz to ogarnę. Jeszcze 20 sekund. Jak się to nie uspokoi, to ja coś muszę jeszcze ogarnąć w takim razie. Bo te lagi mnie będą wkurzać. A tak to wszystko nie działało. Dobra, nie, idę to ogarnąć, Z2. Okej. Okay. Zobaczymy, jak się teraz to ogarnęło. No, i to ładnie, i teraz bardzo ładnie. No, Skype mi mówił. Musicie mi wybaczyć chyba. Znowu coś. Ej, nie. Dalej coś muli. Co jest zgrane? Nie, nie, coś mi tu nie pasuje. To stanowczo. Dziwne. Bardzo. Sięgnął. Jakiego czubka. Ale dobra, lagi się zmniejszyły. To najważniejsze. Boże, myślałem, że coś gorszego się stanie. Dobra, ogarniemy te trzy misje klubu towarzyskiego. Są już trzy ostatnie właściwie, więc dzisiaj ukończymy wszystkie misje klubu towarzyskiego. Coś mi tu nie pasuje. Ciszej tam. Okej. Jakby nie patrzeć. Zwiększyło nam się znowu mnożniki credo poprzez wykonanie jednej misji w trybie współpracy. Nie wiem, próbowaliśmy pobić ich rekord. Oczywiście byliśmy pierwsi. Co prawda, przez jakąś godzinę, może półtora, ale teraz... Teraz to oni są. Nic na to nie poradzimy. Śmiercionośnie nas sprecyzowali. No i nas pokonali. No trudno, trzeba się pogodzić. Ale będą jeszcze inne rywalizacje klubowe. Mam nadzieję, że to nie ucichnie na zawsze. Tylko jakoś będziemy mogli, nie wiem, podołać następnym wrogom. Nie wiem. Chodzi o to, żeby mój klub się rozrósł. Więc przez takie właśnie te właśnie rywalizacje klubowe będę nakłaniał do rekrutacji. Bo im więcej osób dojdzie do mojego klubu, tym większe są szanse, że w następnych rywalizacjach nie poniosę klęski. A już chyba lepiej jest najpierw ponieść tą klęskę, aniżeli od razu wygrać, chociaż powinno się wygrywać wszystko. Ale no cóż, wszystko jest takie łatwe do osiągnięcia.
Okej. Już przestało mi ciąć. Okej, podesłali mi życzenia noworoczne SMS-em. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam znajomego. Jak i wszystkim też naprawdę będę życzył jeszcze przez te 2 godziny szczęśliwego nowego roku. Na końcu będę wam składał życzenia, bo to jeszcze nie jest chyba ten odpowiedni moment. Jak skończymy te wszystkie 3 misje, to wtedy poskładamy sobie nawzajem wszystkim te życzenia noworoczne i będzie naprawdę git. Dobra. Już, już, tutaj, git. Skacz tam, gdzie trzeba. Już 150 metrów, nie obawiajcie się, że to tak daleko. Kurde, złodzieja trzeba powalić. Ale mi drobiazg. No Arno, skaczę tam. Każę ci tam skakać, a ty robisz swoje. Pięknie, Arno. Tego cię uczono. W szkole zabijania, rzecz jasna. Dobra, 90 metrów i robimy dla was tylko misję klubu towarzyskiego. Dlaczego? Bo wybrałem. A na nowy rok może zaczniemy myśleć, o ile nie będę miał kaca. A myślę, że nie będę miał kaca, to się uda wszystko to ogarnąć. Pięknie, dobra, teraz tak. Gorzki bourbon. No to jedziemy z tą misją, nie? Pięknie, pięknie. Zabić templariuszy, czyli rozciachać, rozdupcyć. Dzisiaj nie myślę i działamy w trybie rozgłosu, tak? Tak. Dzisiaj wyjątkowo. I co to za lagi? Nie, nie podoba mi się to. Myślałem, że się te lagi ogarnęły jakoś. Nie, bo musiałem Skype'a ogarnąć porządnie. Bo on mi tak sprawił całe 5 minut lagi. Co się patrzysz? O, się patrzysz. Nie ma tak. No i dalej mam te lagi, no. Jakby nie patrzeć, dalej mi laguje. To jest chore. No w sumie to jest optymalizacja Assassin's Creed Unity. Nie ma co się dziwić. Nie ma co się dziwić. 65 odcinków dla was nagrałem. To jest naprawdę niemało. Nie, nie mało. A po nowym roku zaczniemy kontynuować tą fabułę. Nie martwcie się. Mam nadzieję, że tak, nie wiem, po 10, 13. Chyba skończymy tego asasyna, nie wiem. To się wszystko zobaczy w swoim czasie. Tylko tak, teraz chciałbym ich jakoś ładnie ogarnąć wszystkich po kolei, po cichu. A nie umiesz tego zabić, to wytrza? Tak, tak się to robiło, no. Brawo. Skąd się tu jeszcze misja wzięła? No nie mogę. No cóż za misja. Romantyczny spacer. No cieszę się, też bym poszedł na romantyczny spacer, ale w życiu nie pójdę, nie? Dobra, 4 templariuszy do zabicia. Szybko, fastem. Ultra fastem. Dobra. A wiecie co? Dzisiaj zrobimy taki myk wyglądu. Broń ciężka. Jedziemy z ciężkim błatem, tu już sobie ogarnąłem. Wyposażenie. Głowa. Jaka to była głowa? Od tego zacznijmy. Coś od zdrowia chyba to było. Tam coś, ta moja głowa miała 12 zdrowia. Gdzie ona jest? Dobra, 12, bierzemy. Kupujemy korpus. Korpus już mamy. Przedramię. Weźmiemy najlepiej już takie, żeby dodatkowe obrażenia plus 7%. Zdrowia mamy nadal 9. Pas mamy ten. Chyba mamy dobry, nie? A, zaraz sprawdzimy. Tu jest 9 hapsów. Gdzieś był chyba jeszcze jeden. Jest 12 hapsów. Jedziemy na pełnym koksie, panowie i panie. I tu chyba też gecie, że mam po 12 hapsów, więc tu chyba nawet już zmiany nie trzeba robić, portków. No i mamy po 12 hapsów wszystko, no i klaty 16, to najważniejsze. I kolor bym zmienił na taki bardziej ciemniejszy. A dawajmy, czysty cień, musimy być taką ninją, hałasującą ninją.
No, bójcie się narody, tak. No, walczyć ze mną macie. Bot. Podło. Z takim pancerzem nie macie szans. Podło. Z takim bułatem was poszatkuję w milisekundy. Poszło. A twoja kolej. Pięknie, no. Potrzebowałem takiej odmiany, bo chodziłem jak taki pajac w żółtym kolorze. Nie ma. Dzisiaj trzeba trochę też z masakrą to pokazać. Dzisiaj hałasujemy na 102. Dzisiaj jestem asasynem stwarzającym terror. Uniki, uniki, uników 100. Pięknie. Lol, co ty robisz? Ała. Podło. Ała, ała. Ale, ale zerwałem mordę. Jak się chce ci władzić? Tacy byliście. Ała. Nie ma tak. Pudło. Pudło. Dobra. O ty. Ała. Ała. O ty. Ale walą porządnie. O ty. Nie broń się. Dobra, było gorąco. Jest gorąco. Patrzcie, dwa kozaki. Podło. Jezu, co to było? Jakiś lak nieogarnięty. To cholera. Dobra, poszło, zostałeś sam. Nie mogę z niego. Oddaj się w końcu. Twardziele, mało. Znajdę jakiś sklep? Nie, chyba nie znajdę. Będę musiał się pomęczyć. O, jeszcze przestępcy. Jakby tego mało było. Zostawić go. Okej, dobra. Możemy iść robić dalej misję. Ktoś tu jeszcze przeżył? O, mamy pierwszego templariusza. Zdjęcie. Poszło, dziękuję. Idziemy po następny. Akurat mi przyszedł, no to go zajumałem. Będą ścinać. Ała. Ała.
dalej w kraju, to... Fucking shit. Jezu, jak ten bułat kroi. No dzisiaj to będą naprawdę krojone kurczaki z tych Francuzów. Tak, to jeszcze. To jeszcze śmie skakać. No kto? Który jeszcze? Chodź tu. Chodź, 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 chodź. Ciebie wyjątkowo zabiję po cichu. Chodź. Chodź, chodź, chodź. Pięknie. Rysnąłem mu w twarz. Dobra, tam mamy naszego gościa. Jakie cudem mnie wykryli? To są szmaty. O nie, tylko nie te twardzie. Dobra, na nich trzeba tak. No ja chciałem tak zrobić. No zgapiają. Zgapiają. No. Gleba synek. Kurde. Ile ja ci muszę do rozumu wklepać, że to ja jestem najlepszy. O. Chyba teraz zrozumiał. Dobra, teraz szukamy naszego celu do zabicia. Dobra, tłumy dla mnie zrobić, bo chcę go po cichutku tu składzić. No, zajumajcie mnie, zajumajcie mnie. Lol, widzieliście mnie. Tego najpierw, o, ładnie, osiągnę, żeby tego na potem zabić. Pięknie. Dzisiaj to ładnie kroimy wrogów. Lecz teraz to trzeba będzie trochę parkouru zrobić. Nie? Takie mam wrażenie. Skoczysz dalej? Co ty, Arnold, żartujesz sobie? O, idzie, idzie, ładnie. Ty się nie ciesz. Za długo się nie pocieszysz, jak cię zgładzę zaraz. Fajnie. Zawsze też tak zostaje. Aha, to lagi muszą być przy tym? Czekaj. Zdechnąć, nie ma cię. No, i git. No dobra, teraz tak. Skoro już mamy tutaj cel, aż tu, on jest w środku. Zarąbiście. Lepiej być nie mogło. Hold on! I'll have a word with you. Tego zastrzelimy. I to walczyć chce? O! Ale brawura! Nieźle. Bo ci zaraz zaczną strzelać. Najpierw tych strzelców bym pomyliał. O Jezu. Nie, za dużo ich jest. Stanowczo. Podło, trzeba następnie strzelców wybić, bo oni będą sprawiać największe problemy. Aha, nie mam lekarstw. Świetnie. No nie mogę, no zaraz padnę. No dobra, świetnie, świetnie, możecie strzelać. Nie w dupę strzelajcie, bo to już jest przesada. O ty! Nie, uciekaj. Ej, ja zaraz padnę. Zaraz padnę! Jezu, nie wierzę, że ja im uciekłem. Ja po prostu nie dowierzam,
nie dowierzam w to, że ja im uciekłem z takim stanem HP. Ja jestem hardcore dzisiaj. Mówiłem, że ja dzisiaj na hardcore działam. Ja takie będę miał przez długi czas. Minimum HP. I to ja muszę uważać na upadki, bo to będzie tragicznie. Kurde, co ja odwaliłem? No nie, no teraz to chyba padnę. Jak nie zastrzelam nas. Uciekać, uciekać. 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 Znaleźć jakiegoś lekarza, najbliższego. Byleby stąd uciec. Ja zaraz padnę. Czemu takie lagi mam? Dobra, sklep jakiś. O, jest tutaj. I nie pisać teraz do mnie, bo nagrywam jeszcze. I chyba nie nagram dla was wszystkich trzech misji, tylko jedną. Bo się chyba nie wyrobię, a chcę jeszcze zdążyć na nowy rok. Więc będzie dla was tylko jedna misja, taki krótszy odcinek. Życzenia jeszcze zaraz wam złożę po tej misji. I zakończymy odcinek, bo widzę, że... No... Jakoś tak wyszło. Tutaj, bo koleś mnie zaraz zastrzeli. No nie! Strzelił mi w dupę. Dosłownie. Dosłownie w zad mi strzelił. Ej nie, to nie tak miało być. Naprawdę, to nie tak to miało wyglądać. Jak wam się wydawało. Okej, wiem, spieprzyłem trochę. Nawet bardzo bym powiedział, niż trochę. I chcę mieć tą umiejętność. Nakili mi. Okej, dobra. Dobra, mamy ten pierwszy cel do zdjęcia. Czemu ja mam takie pizdulagi? To nie ogarnię. Okej, zdjęty. Szukamy drugiego. I w dupie, że są tu mnie. Mamy ich zabić. A, uciekamy, biegamy po trawie, nie się. O, uciekać. Fuck! Zastrzelił mnie. Szmaciarz. Dobra. Okej, mamy ten cel. Boże, takie banalne, a ja to pieprzyłem po prostu. Yeah. Nie wierzę. Czemu ja tak od razu tego nie mogłem zrobić, tylko ja po prostu się grzebałem. No ja nie mam lekarstw. Ja nie mam lekarstw! Nie miałem lekarstw! A ja i tak padłem. Świetnie! Brawo, Arno! Dzisiaj to chyba po raz ostatni w tym roku failujesz, Arno. Jak mi w nowym roku sfailujesz chociaż raz, to cię zamorduję. O, jeszcze raz mam ich zabić. No to świetnie, do trzech razy sztuka. Może teraz to zrobimy po cichu. Jeśli może. A? Co? Nie zestrzeliłem go? LOL! Ale ta gra nie zadziwia, zaskakuje i w ogóle. Jak on mnie mógł uderzyć? Się pytam, jak on mnie uderzyć. Dobra, tego zabiję. Nie, wszyscy ze mną biegną. Jak jakieś idiotyczne imbecyle. Podrzucone gnoje. Uciekłem już. To było cholera proste. No nie pisać do mnie! Kurde, co ja wam mówiłem? Nie pisać, nie pisać. Teraz tego zabiję. A ostatniego zabiję na zewnątrz, żeby nie mógł uciec. Uciekłem na 100%. Teraz się lecz jeszcze. Dziękuję, dziękuję. Dobra, gdzie ten ostatni? Przyjdź was.
No nie, no nie gadajcie, że on jest aż tam. Nie, no nie, nie wkurzacie mnie. Tak bardzo zfailowałem, wiem. Tak bardzo. W dupę! Chcę wstać stopkę. Dzisiaj jestem pokręcony, to wyjątkowo. No nie spamić mi! No cholera. Dobra, teraz uciekam. O, dobrze, się leczenie znalazłem. Ty, bo zaraz padnę. Tu idź, dobrze, idź tutaj. Nie, bo dzisiaj to normalnie w dupę dostaje Arno i tyle. Jezu, oni jeszcze idą. O nie. Oni chcą mnie serio zabić. Dzisiaj. To brzmi dzisiaj niewiarygodnie niebezpiecznie. Dobra. W tym zwariowanym odcinku zakończymy odcinek. Dzięki wielki. W tym zwariowanym odcinku. Świetnie. W zwariowanym akcencie kończymy odcinek z Assassin's Creed'a Unity. Ostatni w tym roku. No i mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Ja wam życzę na nowy rok dużo zdrowia, szczęścia. Wam nikt nie zginął, nie umarł, nikt. Żebyście się jeszcze trzymali przez długi czas. Nie wiem, marzeń, spełniajcie swoje marzenia, bo to jest bardzo ważne. No i co tam jeszcze, no kasy. Ale najważniejsze to jest to zdrowie, bo bez zdrowia to niczego innego nie zrobimy. Dobra, szczęśliwego nowego roku życzy wam Arno Wiktor Dorian oraz ScorpioPlay.pl. Wszystkiego dobrego w nadchodzącym nowym roku. Jedność, szczęśliwego 2015 roku. Na razie. Everybody wants to rule the